Zelmer 3x3 Quest to cykl turniejów, które mają na celu wyłonić najlepszą drużynę w koszykówce 3x3 w naszym kraju. Pierwszym przystankiem na turniejowym szlaku było Opole, drugim Szczecin, a trzecim Wałbrzych. Wielki finał odbędzie się 22 i 23 sierpnia w Łodzi. Najlepsza polska drużyna będzie miała szansę zmierzyć się z czołowymi zespołami świata podczas FIBA 3x3 World Tour Masters w Lozanie. Zawody rozgrywane były na czterech boiskach, które powstały na parkingu przed Akwazdrojem. Wielkie emocje i zaciętą rywalizację oglądało wielu fanów ulicznej koszykówki. To stosunkowo młoda dyscyplina sportu, ale ciesząca się coraz większym zainteresowaniem. Może dlatego, że nie potrzeba specjalnych warunków, żeby zacząć trenować. Wystarczy boisko z jednym koszem. W profesjonalnych zawodach, takich jak turniej Zelmer 3x3 Quest, obowiązują już ścisłe zasady dotyczące wielkości boiska, na których rozgrywane są zawody. Każda drużyna składać musi się z czterech zawodników, trzech zawodników na boisku i jednego zmiennika. Zawodom sędziuje jeden lub dwóch sędziów boiskowych oraz sędziów stolikowych. Za każdy celny rzut z pola wewnątrz łuku przyznawany jest jeden punkt. Za każdy celny rzut z pola za łukiem przyznaje się dwa punkty. Za każdy celny rzut wolny przyznaje się jeden punkt. W wałbrzyskiej edycji turnieju udział wzięli zarówno zawodnicy przyjezdni, jak i zespoły lokalne. Jesteśmy zadowoleni z wyniku, aczkolwiek przyjechało mało drużyn. Były tylko trzy drużyny w naszej kategorii wiekowej, ale no udało nam się zająć pierwsze miejsce. Powiem, że w naszej kategorii wiekowej były tylko trzy drużyny, więc ciężko jest mi określić, no ale no wygraliśmy, no i wydaje mi się, że poziom był w miarę wysoki. W kategorii Open zarówno mężczyzn, jak i kobiet triumfy święcili przyjezdni. Ekipa Wild Snakes pokonała drużynę Urban City 19-14 i tym samym zwyciężyła w kategorii Open mężczyzn. Wśród kobiet najlepszy okazał się zespół Damoda.pl, który w turnieju Zelmer 3x3 Quest wygrał po raz drugi, pokonując Queens of Street 13-6. W skład drużyny wchodzą Karolina Szlachta, Agnieszka Makowska oraz Justyna Wróbel. W niedzielę podczas Zelmer 3x3 Quest rozegrano także konkurs rzutów z dystansu i pościgowy konkurs rzutów wolnych. W obu najlepszy okazał się Bartosz Majewski z drużyny Shooter Skadra Polska 3x3. Dla kibiców z Wałbrzycha miłym akcentem było zwycięstwo wałbrzyskiej drużyny Minionki w składzie Daniel Jarosiński, Marcin Jeziorowski, Łukasz Kołaczyński, Maciej Krzymiński. Wałbrzyszanie odnieśli sukces w kategorii U18 mężczyzn. Organizatorem turnieju był Polski Związek Koszykówki.